Wakacje z klimatem to projekt odbywający się w 20 miejscowościach w Polsce w okresie wakacyjnym. Podczas akcji można uzyskać informacje m.in. na temat odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami czy ochrony środowiska. My przyjechaliśmy z całą ekipą ekologów, którzy uświadamiają najmłodszych oraz tych starszych, czym jest ekologia i dlaczego warto dbać o przyrodę. Jest to cykl imprez edukacyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska, edukacji proekologicznej, z zakresu nauki o ochronie klimatu. W ramach wydarzenia odbył się szereg warsztatów, gdzie można było zwiedzić stanowiska eksperckie, czy wziąć udział w grach i zabawach edukacyjnych. W skład tego projektu na program składa się spektakl teatralny, liczne warsztaty, spotkania interdyscyplinarne z ekspertami z Fundacji Mare, na przykład z ekspertami, którzy zajmują się recyklingiem, bioróżnorodnością i ochroną lasu. Mamy takie warsztaty jak właśnie kino rowerowe, czyli dzieciaki na rowerach muszą produkować prąd, napędzać cały system i oglądać filmy. Dodatkowo moduł fotowoltaiczny wspomaga system. Mamy dużą ekologiczną grę, gdzie dzieciaki są pionkami, mamy kostkę, ekomemory i mobilne centrum edukacji, gdzie pracownia komputerowa jest zasilana tylko i wyłącznie panelami słonecznymi. Dzieciaki uczą się przez gry komputerowe, jak segregować śmieci, jak oczyszczać rzeki, czy na przykład znajdować żubry w lesie dla mniejszych dzieciaków. Jest to pierwsza edycja tego projektu. Został on sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skierowany był do dzieci oraz dorosłych.